Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest pani dyrektor powiatowego zespołu nr 9 imienia Marii Dąbrowskiej w Kętach. Znajdujemy się po finałowej gali Aktywni 2013. Pani szkoła otrzymała główne wyróżnienie Super Aktywnego 2013. Czym ta nagroda jest dla szkoły? No tak jak pani powiedziała, na pewno dużym wyróżnieniem, uznaniem tego, co robimy dla środowiska, razem ze środowiskiem. Bardzo się cieszę, ponieważ daje to jak gdyby siłę do dalszych działań i motywację uczniów do wysiłku, również wysiłku organizacyjnego dla szkoły. Bardzo się cieszę z tego powodu. Powiedzmy sobie może o tych wszystkich rzeczach, które w szkole się dzieją, dzięki której szkoła otrzymała tę nagrodę. No przede wszystkim bardzo aktywna działalność naszej grupy teatralnej Minus Jeden, która współpracuje dzięki pomocy gminy finansowej, również starosta powiatowego w Oświęcimiu. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie już od wielu lat. Więc myślę, że to jest nasza podstawowa aktywność, ale nie tylko. To jest kwestia wolontariatu, to jest kwestia zajęć filmowych, zajęć artystycznych, współpracy z różnymi instytucjami, kwestia również takich działań, które podkreślają długą historię szkoły, związaną też z tragicznymi losami w okresie wojny. Myślę, że to wszystko po prostu w jakiś sposób nas wyróżnia. I właśnie w szkole bardzo dużo się dzieje. Sami byliśmy świadkami kilku wydarzeń nawet z ostatnich tygodni. Współpraca z GOPS-em, także dni profilaktyki, które co roku są prowadzone. Bardzo intensywna praca, żeby w tak krótkim czasie odbyło się kilka imprez pod rząd. Tak, a już nie na pewno muszę tutaj dodać, że przecież prowadzimy normalną działalność dydaktyczną, w której mamy całkiem dobre, porządne wyniki, można powiedzieć. Jesteśmy zresztą dobrze odbierani i przez Kuratorium Oświaty, które w ostatniej kontroli, czy tak zwanej ewaluacji zewnętrznej, przyznało nam ocenę A, czyli najwyższą z możliwych, którą praktycznie ma tylko kilkanaście procent szkół, czy kilkanaście procent szkół. W powieści oświęcimskim, z tego co wiem, na razie tylko my. Jesteśmy szkołą dobrze postrzeganą ze względu na bezpieczeństwo. Mamy certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo nadawany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Ostatnie nasze wyróżnienie to jest certyfikat włączający naszą szkołę do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół, nadany przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole, a całkiem z ostatniej chwili, bo praktycznie sprzed kilku dni mamy informację, że w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego na Małopolską Szkołę z Pasją otrzymaliśmy wyróżnienie. To wszystko zasługa pani pracowników i uczniów. Ja myślę, że przede wszystkim ogólnej atmosfery, która w szkole pracuje, która jest mobilizująca do pracy, wspaniałych dzieci, które mamy, które chcą pracować, nie trzeba ich zmuszać do tego, żeby udzielali się na zewnątrz. No i myślę, że tak wszystko jedno do drugiego zbiera się i, no i efekt jest, czego się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, gratuluję nagrody szkole, pani, uczniom, wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę, żegnam się i czekamy na kolejny program. Do widzenia.